Hej, hej, hej guys! Witam się z wami w kolejny piękny dzień. Dzisiaj actually jest piękny, nie kpię sobie, ponieważ mamy pierwsze słońce i zero deszczu. Znaczy pierwsze słońce od paru dni i zero deszczu, więc połączenie bogów. Wydawałoby się, że niespotykane w naszym klimacie, ale oto jest. No, więc humor mam dobry. Kręcę sobie dzisiaj dzień jedzenia. Zrobimy odwet, bo jest łatwiej zacząć robić jak się puszczę. Dobra. Nie będzie bez. 12 minut jest słabo. Czyli to zapewne nie 3 razy. Czy ile masz przerwy? Dużo. Tak. I teraz czekasz. Czyli da się to zrobić. Czekasz tam? Mam w ogóle ostatnio nową śniadaniową fazę, a mianowicie fazę na placki owocowe z bananem, jabłkiem i malinami. Dokładny przepis pokazywałam wam w ostatnim co jem w ciągu dnia, linka oczywiście wstawię do opisu, ale bardzo polecam, bo są zarąbiście pyszne. Wkrajam kawałeczki jabłek, cześć mandziul, przyszłaś na żebry. Sępić, sępić, trzeba zawsze sępić. No dobra, masz. Sępiaro ty mała. Sempre, sempre. Sempre, sempre na. Następnie wkrajam takie grubsze plasterki banana. To testujemy. Okej. Najlepsze w ogóle jest to, że z tych malin podczas smażenia wycieka sok, który się tak delikatnie przypala. Więc są też właśnie między tym takim słodkim, delikatnym jabłkiem i bananem. Są takie lekko przypalone, kwaśne momenty, co ja osobiście uwielbiam, bo ja w ogóle uwielbiam przypalone rzeczy. Są różne momenty, jak w życiu. Raz deszcz, raz słońce. Ho, ho, ho. Dzisiaj w ogóle mieliśmy taką dosyć ważną tam rodzinną okazję, pogrzeb dokładniej, więc dzień taki troszkę rozbity, wiecie, przez tę uroczystość, też potem jeszcze stypę. Dlatego jestem taka dzisiaj przez to rozkojarzona. Mam zaraz spotkanie, więc szybko przygotuję sobie bakłażana w piekarniku i wstawiam go tak totalnie na lenia, czyli przekrajam na pół i wrzucam do brytwanny, drugiego też na pół, do brytwanny, na pół, do brytwanny. No i z takiej ilości wyjdzie właśnie taka fajna porcja na dwa, może nawet 3 dni dla mnie i dla Miszka. 190 stopni na 40, dokładniej 40, może nawet 50 minut.
jakoś tak mam dzisiaj ochotę się jeszcze troszeczkę poruszać, więc jadę szybko na jogę. Zobaczyłam, że na mojej siłce są zajęcia dosłownie za 10 minut, więc cisnę. Dobra, po jodze jestem tak odprężona, że teraz już na luziku zabieramy się za kolację. Do tego mniej więcej łyżeczka soli i parę takich szczypt papryki wędzonej. Dużo soku z cytryny. I na koniec świeży czosnek. Ilość już będzie zależała od waszego smaku. Ja zazwyczaj dorzucam no tak trochę więcej, nawet wiecie, z dwa takie większe ząbki. I tak wyposażona zabieram się za oglądanie najnowszego odcinka Love Never Lies. Wyszedł właśnie 7. A jeszcze tutaj dodam tylko, że do tego dodałam sobie kiszoną rzodkiewkę, marynowane ostre papryczki, pomidory, ogórka, no i dużo, dużo pietruszki. I się zabieram. Ach, well, skończyłam już na dzisiaj wszystko, więc teraz planuję się tylko walnąć w łóżku i odpoczywać. Jej! No i z kolejnych jeszcze dobrych nowin, to tylko szybko dodam, że macie teraz zarąbiste promki na smartfony w Playu, więc jeżeli szukacie nowego telefonu, to polecam wczaić. Promka dotyczy... Cześć kukuciu! Cześć! No, dzień dobarek. Więc promka dotyczy smartfonów Samsunga i Motorola. No i w ramach tej oferty możecie dostać do 6 rat na smartfona gratis, no i 10 zł zniżki miesięcznie na abonament. Z tej oferty możecie skorzystać tylko online, czyli na play.pl, a więcej informacji macie na dole w opisie. Ale dzisiaj jest piękna pogoda. W końcu nie pada i możemy wyjść z chaty. Sheesh, ja się tutaj cieszyłam z pogody. Patrzcie na to. Pojeję dosłownie 5 minut po tym całkiem ładnym słońcu. Aha, zrobiło się takie coś. Śnieg z deszczem, jaka fuja. Co za pogoda. Gorące. No dobra, siadam dzisiaj do planowania czegoś, co olewam od dłuższego czasu, a powinnam do tego tematu wrócić. Kukusiu, ale jak chcesz, to chodź! Hop, hop! Uwaga! Jak chcesz, to sobie hop, stnij tutaj. Proszę bardzo. Tylko ja nie wiem, czy ty tak lubisz. Chyba nie lubisz, co? No, no super ci idzie. I teraz co? Co teraz planujemy zrobić, Misiul? No, jednak kokos nie jest na kolankowym. Zawsze jęczy, żebym ją wpuściła, potem ją wpuszczam i jest niezadowolona, bo jednak nie lubi być na kolanach. I takie rozmowy mamy dosłownie co 2 dni. A że ona pamięcią nie grzeszy, no to zaczynamy od zera za każdym razem. No well. No więc wracając do tematu, zabieram się dzisiaj z powrotem za ogarnianie zmian w mieszkaniu, bo tak jak widzieliście, pozmieniałam stół, zmieniłam krzesła i olałam temat, bo się zestresowałam, że teraz nie wiem, jaki dywan wybrać i mnie ten dywan pokonał, nie wiem, jaką lampę wybrać i dobra, walić to, nic nie robię, ale odpoczęłam troszkę, wróciły mi siły, no i właśnie zamówiłam dywan, no i szukam sobie teraz poduszek. Ulala, ulala, ale sztos, HM Home ma takie piękne poszewki lniane, 49 zł za sztukę i mają tutaj chyba z 12 kolorów. Wstawię wam linka na dole, bo jestem zakochana. Nie! Oh my god, co ja gadam? Tu jest około 20 kolorów. Wow!
Uch, po całym dniu siedzenia w chacie przed kompem mam troszkę dosyć, więc jadę właśnie do mojej kumpeli posiedzieć sobie w dresie na herbacie. Cześć Lisiu. Cześć maleństwo. Ojeju, jak to jest... Cześć kochanie. Ojejku, jedziemy. Odjedziemy. Lisiu, czekaj. Cześć Misiu. To jest z innej strony. Ja stoję w tamtej drzwi, a to tutaj. Znajomy. Kręcę sobie właśnie szybką owsiankę i potem zabieram się za szykowanie, ponieważ dzisiaj mam dzień TikToków. O co do owsianki, to mam dzisiaj ochotę na taką mocno orzechową. Wsypię sobie pewnie z 20 gramów tego masła orzechowego w proszku. Dobra, jeszcze tylko troszkę trzeba dosolić, żeby było bardziej jak masło orzechowe. Wszystko już na dzisiaj mamy nagrane, zrobione. Więc teraz się z Michem zbieramy na wspólny spacer z psami. Jest piątek, jesteśmy po pracy, więc staramy się spędzić trochę takiego rodzinnego czasu. A tak się składa, że właśnie rozpętała się wielka śnieżyca, więc nasze psy będą zachwycone, ludzi będzie na dworze mało, no i chcemy to wykorzystać. Ale super! Ale super! Taką pogodę to lubimy. Zero deszczu, to jest moja główna życiowa zasada ostatnio. Stwierdzam. Zero deszczu. To jest moje postanowienie. Będę to, jak to się mówi, afirmować czy manifestować? Co się robi z takim postanowieniem? Wszystko naraz. Aby to zadziałało. W sumie nie kupiliśmy dzisiaj nic jakoś ciekawego, wiecie, zrobiliśmy takie zwykłe zakupy uzupełniające, ale ja dalej badam temat kiszonek i dzisiaj wzięłam z Lidla pierwszy raz kiszone buraki, kiszonego kalafiora z kurkumą oraz kiszoną rzodkiew. Kiszona rzodkiew, którą kupiłam ostatnio w Biedrze, taka z chili, była bardzo dobra. Przepraszam, muszę zamknąć lodówkę, będzie na mnie krzyczała. Dobrze, Sara, cicho. Już, ja wiem, głupio robię, no. Kto kręci z lodówki? No ja kręcę, no. Dlatego wiążę z tą rzodkwią wielkie nadzieje. Zdrówko.
Dobra, guys, to testujemy. Zrobiłam sobie posiłek typu dobra baza do kiszonek. Czyli neutralna dynia, neutralny brokuł i kurczak. I sosik taki jogurtowy, ale też bardzo prosty. No dobra. Ciszę do burek. No pachnie dobrze. Dobry. Też dobra. Well, ku mojemu zdziwieniu, każda z tych kiszonek mi smakuje. Najciekawsze są buraki, no bo mają najwięcej takiego swojego smaku. Ale rzodkiew, kanafior też spoko. Chociaż ta rzodkiew z Biedry była smaczniejsza. No bo jednak z chili, no to no shit, no, że to jest dobre. No i dla mnie do kiszonek potrzebne jest coś słodkiego, żeby balansować tę kwaśność, dlatego właśnie dynia albo batat, no to jest po prostu złoto. Sorki guys, jednak mała zmiana zdania. Ta kiszona rzodkiew mi nie smakuje, bo jak się tak bliżej przyjrzałam temu smakowi, to smakuje, jest tak samo doprawione jak kiszone ogórki, jakimś takim koperkiem i nawet nie wiem jeszcze czym. Więc to jednak dziękuję. Natomiast te dwie rzeczy... Polecanko.